moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z Waszą ulubioną serią, ale tym razem z gościem specjalnym, czyli moi drodzy, z Kariną. Trzyma. Dokładnie tak. Jakiś czas temu, dokładnie chyba w październiku albo w listopadzie, coś takiego, nagrywałam filmik, gdzie robiłam spicy taboo Q&A, w którym odpowiadałam na różne pytania, a gdy nie chciałam na nie odpowiedzieć, piłam shota. Także zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie i do jakiego stanu się doprowadzimy, na ile pytań odpowiemy, na ile nie. I co, Martyna oczywiście za kamerą. Hello. Jeszcze nie letnia, ale za niedługo taki odcinek zleci z nią, także czekajcie, mam taką nadzieję. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że mamy skończone 18 lat, ale nie powtarzajcie naszych błędów. Rozpoczynamy ten odcinek, jeżeli coś takiego Wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i żeby... Żebym ja też się schlała razem z Wiki. Żeby subskrybować kanał! Kurwa, się o tym chcę opowiedzieć. Nie, tak o. Możemy sobie najpierw polać sentymentalnego pierwszego kieliszka na rozluźnienie. Wasze zdrowie. Dobrze, a więc rozpoczynamy. Tym razem nie znam tak naprawdę żadnego pytania, z racji, że powierzyłam tą rolę w 100% Martynie. Jeszcze wytłumaczę kilka prostych zasad, mianowicie niektóre pytania będą bezpośrednio do mnie, niektóre będą bezpośrednio do Kariny, a niektóre będą do mnie i do Kariny. Także Martyna się postara, mam nadzieję, wybierać tak, że raz będzie do mnie, raz do niej, raz wspólne i tak dalej, żeby to było takie urozmaicone. Także no, zaczynamy. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy macie chłopaka? Nie mamy. Pytanie do Kariny. Czy Karina pali papierosy? A więc palę towarzysko, palę na imprezach, ale tak sama to zazwyczaj nie. Jaki jest Wasz ulubiony alkohol? Wódka. Jaka? Czysta. Ja lubię bułgarską tequilę. Ona mi wchodziła najlepiej. Dobrze. Uwaga, pije ten, kto był w toksycznej relacji. Ja nie byłam w żadnej relacji, także... Lepiej żadna niż taka, nie? Czy palicie e-papierosy? Tak. Zdarza się. Ale... Mamo, jak to oglądasz, to wiesz. Nie oglądaj. Czy spróbowałyście alkoholu przed 14? Tak. Nie. Tak. Sama tak nie. Ale czekaj, przed 14 czy jak miałam 14 lat, to też się liczy? Przed. Ja chyba pierwszy raz tak sama, że w sensie, że wiecie, bez rodziców, którzy dają ci łyka winka, to chyba pierwszy raz w wieku 15 albo 16. Nie. Pytanie do Wiki. Czy ten chłopak z Miami, którego pokazywałaś na start, to twój chłopak, albo miałaś z nim bliższą relację? Hej, teraz już nie było tak dobre. Ten drugi, prawie się udusiłam tym drugim. No. Słuchajcie, nie piłam od 3 tygodni, to trochę... O, tak, to bardzo dużo, no. Uwaga. Siup. Siup. Kiedy ostatnio całowałyście się z chłopakami? Z chłopakiem? Ja nie odpowiadam na takie pytania. Kilka miesięcy temu. Miesiąc temu. Dobrze. Czy pocałowałyście się kiedyś z jakimś gościem na imprezie, którego nie znałyście? No tak, oczywiście, że tak. Nie, jeszcze raz na to odpowiem, dobrze? Bo że nada. Mhm. Tak. No, był taki epizod. Czy próbowałyście kiedyś zioła? Tak. Tak. Ile razy w życiu całowałyście się z dziewczyną? Czy tolerujecie LGBT? Czy jesteście na ten moment w kimś zakochana albo zauroczona kimś? W sumie dobra odpowiedź, nie? Czy całowałyście się kiedyś ze swoim najlepszym przyjacielem? I jeśli tak, to jak to się skończyło? Ale płeć jest określona. Przyjaciel. No chyba chodziło o chłopaka, że przyjaciel. Ale ja mam tam taką lekcję. Jak liżycie się po alkoholu, na imprezie, dla zabawy, to niekoniecznie musi to coś znaczyć. Ja to tak odbieram, bo dla mnie to jest też zabawa. Przez to, że wiedzieliśmy, że to było na imprezie i dla zabawy, to nic się złego nie stało, dalej się przyjaźnimy. Podpisuję się pod tą odpowiedzią. Czy pamiętacie swój pierwszy pocałunek? Tak. Tak. Kim było? A to jest inne oddzielne pytanie. Czy robiłyście sobie kiedyś zdjęcia 18+? Tak. Nie. Tak. Robiłeś sobie nudesy? Tak. Masz je w telefonie? Tak. Czemu tego nie wiedziałam? Nie, no to jest niesamowite! Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłyście na imprezie? O
Ja odpowiadam na to w ostatnim odcinku. Zabijam rybkę mojej przyjaciółki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Od razu mówię, że to było nieumyślnie. Pytanie do Wiki. Karina versus Martyna. Odpowiem tak. Albo nie, nie odpowiem. Piję ta, która kiedyś zgonowała po imprezie. A co zajrzała pod zgonowanie? Dobra, stara, ty i tak... Ja i tak piję. To zależy właśnie, co bierzemy pod zgonowanie, bo czasem jest tak, że po prostu się zasypia. Ja najczęściej mam tak, że jeżeli się źle czuję, to idę spać, a niektórzy wymiotują, ale ja nigdy nie wymiotowałam po alkoholu. Nawet jeżeli jest mi niedobrze, to i tak jakoś nie wymiotuję. Ja nie lubię po prostu ogólnie wymiotowania, mam emetofobię, także trzymam się od tego z daleka. I tak mi zawsze pomaga. Pomagam Karince zawsze, ale jeśli chodzi o mnie, to nigdy nie żygam. Chyba specem od tego. To zrówka na kurwa, nie jeden, nie raz, nie dwa, nie trzy. Ile miałyście lat, jak zapaliłyście pierwszego papierosa? 14. 17. Okay. Ile miałyście lat, jak próbowałyście pierwszy raz zioła? 17. 16. Czy miałyście kiedyś drano o jakąś bzdurę? Że my we dwie? Tak. Chyba tak. Chyba o to chodziło. To chyba... My... Czy ryba, czy mię... to ryb? Czy ryba to mięso, czy ryba to nie mięso? No ty kurwa codziennie. Ej, my jak się kłócimy, my się nigdy nie kłócimy. Ej, my nigdy nie mieliśmy jakiejś takiej poważnej kłótni. My zawsze jak się o coś kłócimy, to o takie, po prostu o taką bzdurę. No. O taką bzdurę i tylko przez to, że mamy takie obydwie trudne charaktery, to my się po prostu gryziemy i żremy się podczas tej kłótni. Czemu my się w ogóle przyjaźnimy? Jakby to jest niesamowite dla mnie. To jest niesamowite, jakby życzę wam... Życzę wam takiego my na jednej lekcji, my na matmie potrafimy się kłócić o... Pamiętasz, my się o tej rybie kłóciliśmy na matmie. I się potem tak kłóciłyśmy i później byłyśmy na siebie obrażone do końca tej matematyki, a później zawsze mówię już normalnie, idziemy sobie piko coś tam. Pika, idziesz ze mną, no oczywiście, w dupie. I właśnie to jest piękne, jakby życzę wam takiej przyjaźni właśnie, bo to nie można tak, że pokłóciliście się, a potem, Boże, może z nią poważnie porozmawiać. To jest dramat, nawet nie przeklnę w tym momencie. To będzie lepsze. To jest odpowiedź na pytanie, czy śpicie nago? Nie, jeszcze raz. Czy śpicie nago? Czasami się zdarza. Nie. Ewentualnie śpię czasem bez bluzki, jak jest bardzo gorąco. Jedna już poszła. I robi się coraz ciekawiej. Uwaga! Czy pokłóciłyście się kiedyś o chłopaka? Ja pierwsza. Nie, ponieważ my z Kariną mamy totalnie inny typ chłopaków. I jestem pewna, że jeśli chodzi o nas, to nigdy byśmy się nie pokłóciły chłopaka, chyba że chodzi o takiego jednego wloczka. Nie pokłóciłyśmy się, bo no właśnie mamy inny typ chłopaka i na przykład po tym, jak wyglądamy... Pokaż się. Wszystko, to już wszystko, już nic nie muszę mówić. Uwaga! Czy Karina miała przygodny seks na imprezie? Pi, pi, pi. Nie miałam. Ogólnie dużo, mam wrażenie, że dużo powiedz osób... To, powiedz to. Ogólnie dużo osób mam wrażenie, że jeśli chodzi o Karinę, to macie taki problem właśnie, że nie wiem nawet jak to nazwać. Ja to nawet znajomi tak mają. No, przez to jak wyglądam, przez to co robię, przez to jak się zachowuję i jaka jestem, to... Ludzie myślą, że ja w ogóle taka, wiadomo, co ja robię na tych imprezach i tego. Ja oczywiście odpierdalam i robię dużo rzeczy, które inne osoby by nie zrobiły, ale jeśli chodzi właśnie o sprawy takie erotyczne i typowo takie intymne, to na imprezach raczej nie. Więcej o twoim życiu, chodzi o imprezy, chłopaku, wie twoja mama czy Karina? To chyba pytanie do Wiki. Wydaje mi się, że więcej wie Karina, bo Karina po prostu jest na tych wszystkich imprezach i widzi to. Nawet jeśli ja bym chciała mojej mamie powiedzieć wszystko, to i tak ona nie będzie wiedziała dosłownie każdej sekundy, bo jeżeli jesteśmy na imprezach, to najczęściej po prostu siedzę z Kariną, chyba że ona gdzieś ucieknie, ale najczęściej jesteśmy, z Kariną, razem po prostu, wspólnie i no jednak ona wie najwięcej z tych wszystkich imprez, bo nawet takich rzeczy, które są mało istotne, o których nie powiedziała mamie, to ona o nich po prostu wie. I tyle. Uwaga! Czy macie jakieś zabawki erotyczne? Let's go! Pytanie do Wiki. Ile zarabiasz? Czekaj, jeszcze ja. Pokaż do śmiechu. Kto się wam obecnie podoba? Ojej! Jeżeli to jest.
Dobrze, kochani, a więc tak. Jest źle. Moi drodzy, kończymy, bo nie chcemy się doprowadzić do bardzo złego stanu. Idziemy oglądać High League i kochamy was bardzo serdecznie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!